Witamy Państwa z Filharmonii Narodowej, która już w najbliższy piątek i sobotę zaprasza na koncerty zamykające obecny sezon artystyczny. Koncerty bardzo szczególne, dedykowane pamięci zmarłego niedawno maestro Kazimierza Korda. Oba poprowadzi dyrektor artystyczny Filharmonii Narodowej, maestro Andrzej Borejko, który jest tutaj ze mną. Panie dyrektorze, to szczególny gest Filharmonii wobec artysty, który na jej czele stał bez mała 25 lat i który na tej estradzie utrwalił wiele niezapomnianych kreacji. Dokładnie. Dla mnie też jako dla dyrygenta i dyrektora Filharmonii Narodowej którą ja w pewnym sensie przejęłem, można powiedzieć, z rąk moich poprzedników i jednym z nich był Kazimierz Kort, są te koncerty bardzo, bardzo ważne. Podsumuję do tego jeszcze ten trudny sezon, ale o tym być może porozmawiamy trochę później. Chciałbym najpierw po prostu powiedzieć, że te lata, które dyrygent i maestro, to nasz znaczy dyrygent, przede wszystkim dyrektor filharmonii, wielki muzyk, znakomity człowiek, Kazimierz Kort spędził w tym pięknym budynku z naszą orkiestrą, to było być może w naszym 120-letnim w historii, 120-letniej historii Filharmonii Narodowej. Być może były to 24, ale no mowa nie o mnie oczywiście. Dyrektor Kazimierz Kort objechał cały świat z naszą orkiestrą, zrobił z nią wiele nagrań. To był człowiek niezwykle miły, sympatyczny, odkryty do każdego. Ja przypominam sobie nasze jedyne krótkie spotkanie, bo byłem w Warszawie w 80-tych latach jako jeszcze student. Przyjeżdżałem do swoich znajomych i krewnych i nie mogłem mnie skorzystać z okazji wpaść do Filharmonii i przedstawić się dyrektorowi. Ja myślałem, że być może on mnie w ogóle nie wpuści do gabinetu. Ja chciałem po prostu przedstawić się, opowiedzieć kilka słów o sobie. Ale te kilka minut, które spędziliśmy razem rozmawiając pozostaną też w moim pamięci. Bo to był jeszcze jeden przykład tego, że naprawdę wielcy ludzie i wielcy muzycy są ludźmi, z którymi łatwo się rozmawia, z którymi od razu jakoś ten kontakt się pojawia sam. I, i którzy nie, nie robią granicy, ściany pomiędzy sobą wielkim artystą, a młodym człowiekiem ta życzliwość, ta sympatia pozostanie u mnie w pamięci. Więc my ten koncert, który dwa koncerty, ten program powiedzmy, który ja przygotowywałam dla tych dwóch koncertów, chciałam, żeby on odzwierciedlał w pewnym sensie różne postacie. Dlatego ten koncert w ogóle jest trochę niezwykły, bo na scenie pojawia się nie jedna orkiestra Filharmonii Narodowej, a pojawiają się trzy zespoły. Jeden zespół to jest nasz Chór Filharmonii Narodowej, z którym dyrektor Kort wiele utworów też przygotowywał i nagrywał i dyrygował. Z tym, że ten chór pojawia się też nie, nie jako chór powiedzmy, jako zespół wokalny. I zaśpiewa na 16 głosów solowych, to znaczy, 16 osób śpiewa utwór na 16 głosów. To jest, to jest wyjątkowo trudne, bo to jest naprawdę nawet niechuralne nawet podejście, a podejście solistyczne. 16 solistów na scenie. I zaśpiewamy dla Państwa utwór Gustawa Malera, to jest pieśń z pieśni do z pięć utworu, który nazywa się 5 pieśni do wiersza, Friedrich Rückerta i ta właśnie pieśń przerobiona na chór nazywa się, ma tytuł po niemiecku Ich Bindewelte Abhanden gekommen. To jest w pewnym sensie pożegnanie człowieka, nie tyle z życiem, to znaczy nie tyle człowieka umierającego, nie, to nie o to chodzi. Pożegnanie człowieka z tym światem, w którym on spędził ten ten, ten całe swoje życie jako artysta, jako muzyk, jako myślący i twórzą, tworzący człowiek. To znaczy, życie może jeszcze się nie skończyło, ale on. O, on jest stracony dla świata ziemskiego, tak, prawda? Można tak. powiedzieć, że to jest takie credo artystyczne. Credo, no, muzyka, który wierzy w siłę kreacji i porzuca świat ziemski dla sztuki. No, niedokładnie. Nie Jeśli już mówimy e, o tym, jak ja to rozumiem ten tekst, to jest raczej. E, pożegnanie człowieka ze świeckim życiem. W pewnym sensie to jest jak gdyby przed odejściem, czy przed, przed odejściem do klasztoru, ja bym powiedział, ale tu nie ma to nie chodzi, klasztor jako klasztor, nie to jest jako symbol klasztor, to jest inny świat. Jak gdyby człowiek, który żegna się z pewnym, pewnym światem i odchodzi do drugiego. Nie umiera, po prostu odchodzi do jakiegoś drugiego świata. Dlatego ten utwór dla mnie nie jest tragicznym, to nie jest rekwiem, to nie jest jakiś y, 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 płacz prawda, Lamento. To jest znaczy raczej takie, takie spojrzenie wielkiego artysty Gustawa Malera do nas, który nam mówi: Ten świat, w którym byłem przez wiele, wiele lat, teraz już nie jest mój, ale ja go. Oddaję Państwu. Po tym filozoficznym wstępie do koncertu pojawi się muzyka Witolda Lutosławskiego, dokładnie, kompozytora dokładnie. niesłychanie bliskiego, prawda? Dokładnie. Dyrektorowi Kazimierzowi Kordowi, który cieszył się przyjaźnią mistrza, i który przecież, pierwszy zorganizował forum Lutosławskiego Tu w Filharmonii Narodowej. Dokładnie. I na scenie pojawia się e, orkiestra Smyczkowa. Nie cała nasza orkiestra, tylko część Smyczki z Filharmonii Narodowej i my zagramy utwór Witolda Lutosławskiego, jeden, jeden z dwóch bardzo ważnych utworów wczesnego okresu jego twórczości, który nazywa się Muzyka Żałobna, Music Funebr, e, poświęcona śmierci e, słynnego e, węgierskiego kompozytora Bele Bartoka. Na zakończenie zaś zabrzmi muzyka Piotra Czajkowskiego, jego szósta symfonia symfonia patetyczna dzieło, którym wielokrotnie, wspaniale, dyrygował zarówno w Polsce, jak i za granicą. Właśnie może dlatego też, szukając tego utworu, który by miał być zagrany na koniec tego naszego programu i koncertu, właśnie dlatego wybraliśmy muzykę. Czajkowskiego i jego szóstą symfonię, bo słyszałem, niestety na żywo nie, ale słyszałem od wielu swoich znajomych, że był to jeden z, z ulubionych utworów maestro Korda, którym dyrygował, jak Pani już powiedziała, nie tylko w Polsce, ale za granicą i nagrywał. A dla mnie to jest to oczywiście podwójnie ważne podejście, bo po raz pierwszy będę dyrygował muzyką Czajkowskiego w Warszawie, od momentu, kiedy rozpocząłem swoją kadencję jako dyrekt dyrektor artystyczny. Jak powiedzieliśmy, oba te najbliższe koncerty zamykają bieżący sezon artystyczny dla Filharmonii Narodowej. Sezon niezwykle trudny, nie wiem czy nie najtrudniejszy w ostatnich dekadach sezon pandemiczny z wieloma odwołanymi koncertami z wieloma problemami logistycznymi. Jaki to był czas dla Pana, i jakby Pan podsumował ten etap swojej pracy z Filharmonią Narodową? No. Zupełnie inaczej to wszystko miało być. To wszystko rozpoczęło się tak naprawdę w połowie mojego pierwszego sezonu jako dyrektora artystycznego Filharmonii Narodowej. Wiele utworów, które zaplanowałam, nie zagraliśmy, w tym na przykład piątą symfonię Malera, która bardzo dla mnie była znaczącą i ważną pozycją w pierwszym roku naszej pracy, współpracy. Pani, ja jednak chciałbym nie oglądać się teraz a, i, i analizować, dlaczego tak się stało, co mogło być inaczej. E, przeszłość nie zmienia się, nie da się zmienić w przyszłości, ale można wyciągać jakieś wnioski z tego, co się stało, dlatego żeby w przyszłości e, um, postarać się unikać jakichś błędów czy e, jakichś czynów, które by m, 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 mhm, m, m, utrudnić naszą pracę. E, ja patrzę na to, staram się patrzeć nawet p, p, troszeczkę optymistycznie. Na przykład, Granie w mniejszych składach, grania osobno instrumenty denty, instrumenty smyczkowe, instrumenty chór a capella, to wszystko w małych składach, to wszystko w pewnym sensie nietypowe działania dla naszej Filharmonii, bo my najczęściej pracujemy wielką, pełną symfoniczną orkiestrę, ale te koncerty, które zagraliśmy tutaj, czasem nawet dla pustych krzeseł, były bardzo przydatne dla nas, bo moment słuchania się nawzajem w mniejszych składach jest bardzo przydatny. Więc ja słowo pandemiczne mam nadzieję za, zapomnieć na, na całe swoje życie i nie używać go już nigdy więcej. To był sezon, który był trudny, to zga, ja zgadzam się z tym, w którym nam bardzo brakowało kontaktu z publicznością, w którym nam bardzo brakowało możliwości zagrania wielkiego repertuaru, ale nie ma, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Więc ja myślę, że niektóre momenty, niektóre doświadczenia, które zebraliśmy podczas tego sezonu, bardzo przydatne dadzą się nam w przyszłości, a ta przyszłość będzie słoneczna e, i e, przyniesie nam wszystkim i w tym mieście, i w tym kraju, i na całym świecie nowe e, nadzieje i e, pewność e, w dniu jutrzejszym. Przyłączamy się do tych życzeń, wierząc gorąco, że przyszły sezon artystyczny będzie przebiegał już bez zakłóceń. Na razie cieszymy się powrotem publiczności do sali koncertowej, powrotem do żywych spotkań z muzyką i artystami. Ja życzę wszystkiego dobrego, dalszych sukcesów artystycznych, no i wielu spotkań na tej estradzie w przyszłości. Dziękuję bardzo za ja dzisiejszą bardzo rozmowę. Za rozmowę. I zapraszamy Państwa na transmisję piątkowego koncertu w programie Drugim Polskiego Radia. Zaczynamy o. .30. A ja pozwolę sobie przypomnieć, że w programie Państwo usłyszycie utwór Gustawa Malera ich bin der Welt muzykę żałobną Witolda Lotosłowskiego i szóstą Patetyczną Symfonię Piotra Czajkowskiego. Zapraszamy.